witam Was wszystkich. Jest to już szósty zlot motomunduru w Gdojnie. Dzięki tutaj przyjaznemu panu wójtowi, którego też serdecznie witam. Byłem na zlocie motocyklowym w Areszczynie, który był wielokrotnie organizowany przez emeryta policjanta Kloca. I tam padł pomysł między innymi obecnego tutaj komendanta, byłego komendanta Dariusza Szkodzińskiego, żeby coś zorganizować u nas, bo u nas nic takiego nie było. W związku z tym pomysł padł, żeby akurat tutaj miejscówka jest dobra, żeby w Gnojnie zorganizować tutaj motomundur. Motomundury zaczęły się od 2015 roku. Były kolejne z przerwą dwuletnią ze względu na to, że była pandemia i żeśmy nie organizowali tego. W związku z powyższym przyjeżdżało różnie. Na początku też było mniej osób, później było po 40 motocykli. Jeździmy, zwiedzamy nasze kochane Podlasie. Jeżdżamy po obiedzie w kierunku Romanowa do Muzeum Kraszewskiego, gdzie będziemy zwiedzać z przewodnikiem muzeum. Będziemy wracać przez Pratuli, miejsce męczenników podlaskich i powrót tutaj i ognisko Gryl. To jest na zasadzie spotkań takich rodzinnych wprost. Kiedyś była rodzina policyjna, ja w tym kierunku to robię, żeby się ludzie po prostu spotykali na emeryturach, żeby nie byli w domu, żeby wiedzieli, co jest wokół nas, wokół siebie, poznawali swój kraj. W tej chwili jest akurat po pandemii, jest mniej uczestników, ale myślę, że w następnych latach będzie coraz więcej. I dziękuję bardzo, że się przybyli, bo jesteście najważniejszymi osobami, które tutaj się liczą. Ja tym bardziej się cieszę, że z inicjatywy kolegi Andrzeja po prostu taki pomysł się pojawił i go kultywujecie. Podlasie jest piękne. Nie wszyscy to dostrzegają. Wielokrotnie ci, którzy mieszkają na Podlasiu, tego nie dostrzegają. Życzę wszystkiego dobrego, miłego pobytu, wielu wrażeń i żebyście szczęśliwie podróżowali. Tych podróży macie bardzo dużo i życzyłbym, żeby one zawsze były z pięknym, zdrowym powrotem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.